Tak wygląda ten chleb, który upiekłem wczoraj. To jest jeden z największych chlebków, które udało mi się upiec. Receptury sam wymyślam, także 4 gramy drożdży i 150 ml wody. To będzie, z tego zrobię rozczynkę na chleb, który będę robił jutro. No i tak za każdym razem. Rozrabiam sobie drożdże w wodzie. 150 ml wody i 4 gramy drożdży. Użyłem 2% do użytej mąki, także to w lodówce mi postoi następne powiedzmy 14-16 godzin. I jutro przyjdę z pracy i będę robił ciasto. No i tak za każdym razem. Rozrabiam sobie drożdże w wodzie. Użyłem 2% do użytej mąki, także to w lodówce mi postoi następne powiedzmy 14-16 godzin. I jutro przyjdę z pracy i będę robił ciasto. I 200 gram mąki. Tym razem do rozczyny dodałem mąkę typ 00. Podstawa tego ciasta, właśnie rozczyna, to powinna wyjść dosyć mocna. No zobaczymy, jak to wszystko się nam ułoży tym razem. No i taką mam rozczynkę i przykryję folią i będę trzymał ją w lodówce aż do jutra. Tak wygląda w tej chwili. Teraz przykryję tylko folią. I tak w zupełności wystarczy, nie potrzebuję dookoła zawijać. Mam tu tą rozczynkę, którą wyciągnąłem z lodówki. Stała 22 godziny w lodówce. Tak wyrosła. Teraz przełożę ją do plastikowej miski, tu gdzie będę mieszał ciasto ręcznie. Temperatury takiej pokojowej, bo jest bardzo zimny, a za ten czas namoczę drożdże, żeby mi się rozpuściły w wodzie. 25 gram dam. Włożę do wody, niech się rozpuszczają. Tutaj mam namoczone już naszykowaną wodę. Mam tu naszykowałem sobie 780 gram mąki pszennej typ 450. Wszystko sobie przesieję. Mąkę mam przesianą. Dosypuję sól. Tym razem soli dodam trochę mniej. Dam 20 gram soli na kilogram użytej mąki. 200 gram mąki w rozczynie i 780 gram tu świeżej mąki, którą dosypałem. Teraz zalewam to wodą z drożdżami. Dodaję 30 ml oleju. Z tego względu, że rozczyna jest bardzo zimna, bo wyciągnięta z lodówki, to ta woda, którą rozrabialiśmy drożdże, powinna być nieco cieplejsza, około 25 stopni, żeby to ciasto się mogło troszeczkę zagrzać, żeby mogły drożdże zacząć pracować. Robię tak jak poprzednio. Do tej samej miski, której ciasto mieszałem, dodam troszkę oleju, żeby mi się nie lepiło do spodu. Biorę to ciasto, położę, obsmaruję, wysmaruję olejem też i kilka razy będę musiał przełożyć, ale to w takich odstępach po pół godziny. Tak oto wygląda w tej chwili po pół godziny. Teraz moczę sobie ręce olejem i przewrócę to ciasto. No więc czas już pokroić to ciasto. I tak jeszcze zostawię na rozrost, żeby mi urosło, ale w tej chwili muszę tylko podzielić to na dwa równe bochenki.
jeszcze obsypię tylko żytnią mąką i dam jeszcze temu około 40 minut. Tak wyglądają w tej chwili moje chlebki. Włożę je do piekarnika, będę piekł około 45 minut w temperaturze 220 stopni. Jeżeli film Tobie się podobał, proszę lajkuj, komentuj, udostępnij znajomym, subskrybuj ten kanał. Dziękuję za oglądanie i zapraszam wkrótce na następny. Następny film będzie chleb z dziurami.